Dzisiaj derby Warszawy, gra Polonia z Legią. Jak policja się przygotowuje, żeby to wydarzenie dobrze zorganizować, dobrze ochronić, żeby wszystkim zapewnić bezpieczeństwo? Jak zwykle w takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z meczem, a szczególnie meczem, gdzie spotykają się strony, które nie za bardzo, można powiedzieć, w delikatny sposób się lubią, darzą sympatią, więc oczywiście my będziemy dbać o bezpieczeństwo przede wszystkim po stadionie, bo przypomnijmy, że za bezpieczeństwo na stadionie jest odpowiedzialny organizator, natomiast my oczywiście w przypadku naruszenia prawa na tym stadionie i zwrócenia się z wnioskiem do policji o wejście, o zareagowanie, to oczywiście będziemy przygotowani, ale my mamy nadzieję, że przede wszystkim z uwagi na to, że zarówno Legia, jak i Polonia poczyniły kontrakty, mają nowych zawodników, zakup spowoduje, że tak naprawdę emocje wielkie będą tylko i wyłącznie na murawie. Natomiast podkreślam, my oczywiście będziemy tutaj patrolować rejon stadionu, również ulice naszego miasta, tak aby zarówno i kibice, którzy będą jechać na mecz, na derby, mogli się czuć bezpiecznie, ale i również osoby, które będą spędzać w tym czasie swój wolny czas na ulicach miasta stołecznego.